wiem, może to alkohol, a może po prostu ostatnio czułam się trochę samotna. Dzień dobry. Pan Artur Kulczycki? Tak. Agnieszka Wójkowska, Trendy Times. Ja w sprawie wywiadu. Mój wywiad do jakiego idzie działu? A taka śmieszna rubryka. A konkretnie? Spadające gwiazdy. Przepraszam, jak? Spadające gwiazdy. A pamiętasz tego pasenia? Byliśmy po kilku drinkach. Humor nam dopisywał. Wiedziałam, że Krzysztofa nie ma, że wróci dopiero za kilka dni. Zrobiłam je dla nas. Dla nas? Ja nie chcę dziecka. Tak? A może ty w ogóle nie chcesz tutaj przyjeżdżać, co? Pojawiasz się na parę dni i ja mam być zadowolona. Nie chcę tu skisnąć, rozumiesz? A mnie nie interesuje, co jest tam. Chcę, żebyś tu do mnie wróciła. Chcę, żebyśmy razem wszystko robiły tak jak dawniej. A te twoje przyjazdy to jest jakaś pieprzona, cholerna jałmużna. Nikt ci nie kazał zostawać. Nikt ci nie kazał wyjeżdżać. Adam. Adam, nie wygłupiaj się. Myślałam, że Adam się wygłupia. Że to jakiś żart. Proszę mi opowiedzieć wszystko, co się zdarzyło. Każdy szczegół się liczy. Zabił ich jedną serią? Tak. To znaczy... Nie. To znaczy... Bo ja się schowałam. A on zabił tego jednego. No, a ten drugi został niezabity. Mhm. Został niezabity. A co było dalej? Podszedł do niego i o coś go zapytał, a tamten pokiwał głową, że nie. No i on go zabił. A ja chyba zemdlałam. Dobra, a o co go zapytał? Nie wiem. Jezu, i za co ty mu zrobiłaś? No właśnie nic. Wypił drinka i upadł tutaj jak długi. Ale w jakim sensie spadające? No, piszemy, wie pan, o ludziach, którzy osiągnęli jakiś sukces i później o nich zapomniano. Nie udzielę tego wywiadu. Ale jak to? Przecież już prawie nagraliśmy. Chcę to autoryzować. To dziecko jest częścią mnie. Co to? Uciekajmy stąd. Chodź, Izra. Proszę pana. A ten facet w kominiarce to chyba znał tego faceta, co go później zabił, tego drugiego. Bo podszedł do niego i powiedział mu cześć. No, tak jak do kolegi. Widzi pani, to jest bardzo ważna informacja. Macie tutaj barszczyk z łóżkami. Krzysztof po powrocie do domu nie zorientował się, co się stało. Robiłam, co mogłam, żeby się nie domyślił. Nie przewidziałam tylko tej jednej rzeczy. Otworzę! Cześć!